Ekspresowe podsumowanie tygodnia zaczynamy imprezowo. Klub studencki Spirala zaprasza do wspólnej zabawy. Obecnie lokal mieści się w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko przy ulicy Pszczyńskiej. W swojej działalności Spirala chce nawiązywać do kulturalnych imprez, które mają już swoją tradycję, ale planowane są również całkiem nowe, elektryzujące wydarzenia. Klub działał przez ponad 50 lat w tym budynku. Jednak teraz mieści się tutaj Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. O Spirali mówiliśmy już w poniedziałkowym ekspresie. Spirala to obecnie największy klub studencki na Śląsku. W porównaniu ze starym lokalem powierzchnia zwiększyła się blisko pięciokrotnie i ma około 550 metrów kwadratowych. Lokal podzielony jest na cztery części: bar, hall, VIP room oraz parkiet. Więcej informacji o imprezach w Spirali można znaleźć na stronie www.spirala.gliwice.pl. Niezła impreza zapowiada się także w Galerii Miejskiej Empik. Na trzecie urodziny Empik przygotował 3 dni ze sztuką. Wszystko zaczęło się 16 lutego o godzinie 20 w kinie Amok. Odbyła się tam bezpośrednia transmisja z Narodowej Galerii w Londynie, czyli Leonardo Live. 17 lutego o godzinie 19 zapraszamy na koncert jednej z najbardziej energetycznych formacji folkowych, czyli Dagadana. Natomiast 18 lutego o godzinie 18 będzie wernisaż wystawy amerykańskiego artysty Głową w mur. Zima nie sprzyja kierowcom i pieszym. Wskazują na to policyjne statystyki. W poniedziałek rano doszło do karambolu na drodze krajowej nr 88. Zderzyło się tam 6 samochodów. Policja apeluje o ostrożność, bo teraz, gdy spadł śnieg, naprawdę niewiele trzeba, aby doszło do tragedii. Tylko w środę doszło do 2 poważnych wypadków. Jeden z nich spowodował pijany kierowca. Niestety w czwartek na drodze krajowej nr 88 zginęły 2 osoby. Oprócz tego policjanci odnotowali aż 35 kolizji. Zagrożeni są również piesi, gdy niespodziewanie wchodzą pod jadące samochody. Od początku zimy doszło do blisko 30 potrąceń. Niestety były ofiary. Więcej na ten temat we wtorkowym ekspresie. Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej zaprasza na casting na solistów i chórzystów oraz instrumentalistów, który odbędzie się 23 lutego o godzinie 17.30 w sali 888 Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. W planach zespołu są m.in. wyjazdy zagraniczne na konkursy do Hiszpanii, a także koncerty w Bawarii i Budapeszcie. Każdy chętny może liczyć na darmowe, indywidualne zajęcia z emisji głosu i techniki śpiewu pod okiem specjalistów, niepowtarzalną atmosferę i zabawę z muzyką. Więcej szczegółów na stronie www.azm.art.pl. Technopark Gliwice przygotował kolejne propozycje szkoleniowe dla studentów i absolwentów śląskich uczelni. Podczas szkoleń można zdobyć bardzo szeroką wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Na takim spotkaniu tematów nie może zabraknąć, bo gdy prezydent Zygmunt Frankiewicz spotyka się z przedsiębiorcami, mają zazwyczaj wiele spraw do omówienia. Takie spotkania jak to odbywają się cyklicznie od kilku lat. Tym razem w Nowych Gliwicach rozmawiano o gospodarce, podniesionym ratingu Gliwic oraz podstrefie specjalnej strefy ekonomicznej. Kilka dni temu Fitch Ratings podniósł długoterminowy rating międzynarodowy Gliwic w walucie krajowej i zagranicznej. To efekt bardzo dobrego zarządzania strategicznego i finansowego, które w połączeniu ze znacznymi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością zapewniają Gliwicom wysoką zdolność do samofinansowania inwestycji, piszą w uzasadnieniu przedstawiciele Fitcha. Więcej na ten temat w czwartkowym ekspresie. Na dziś to wszystko. Kolejne ekspresowe podsumowanie tygodnia już 24 stycznia. Warto też zajrzeć na oficjalny profil miasta na Facebooku. Do zobaczenia.